Przechodzimy do kolejnej części muzycznej naszego spotkania. Są z nami również laureaci gminnego konkursu recytatorskiego. I teraz zaprosimy Julię Rybińską do nas, która w wierszu Karola Kozłowskiego Moja Ojczyzna, no właśnie, powie nam, co to oznacza Moja Ojczyzna. Zapraszam serdecznie do nas Julię Rybińską. Chodźmy. Wielkie brawa. Karol Kozłowski, moja ojczyzna. To lasy zielone, żywicą pachnące. To rechot żab na wiosennej łące. To pola i łąki, jeziora i rzeki, co płyną przez kraj nasz już lata i wieki. To otchłań nieba nad nami wisząca, to lipa przed domem stara szumiąca, to krzyż pochylony czarny starości i śpiew skowroneczków pełen radości. To mlecze stokrotki, chabry, bławatki, malwy Maciejka i wszystkie kwiatki. To wierzby stare przy drodze na miedzy, to moja rodzina i moi sąsiedzi. Kujawskie równiny i morze i góry, Mazowsze, Kaszuby, Kurpie, Mazury. To moja szkoła, w niej ławki, tablica. To Gdańsk, Szczecin, Poznań, Kraków, stolica. To stoczni, kopalnie, huty, fabryki. To statki płynące aż do Ameryki. To miasta, miasteczka, osady i sioła. Wszystko, co tylko widać dookoła. Dziecięca radość i starcza siwizna. Wszystko, czym żyją, to moja ojczyzna. Bardzo Ci dziękujemy, Julio. Bardzo przekonująco w osobie takiej właśnie małej dziewczynki to wybrzmiało. Również wśród laureatów gminnego konkursu recytatorskiego znalazła się Natalia Calik. Zapraszamy tutaj do nas. I Natalia wykona dla nas utwór Dziewczyna z granatem. Zapraszamy Natalię, która nam zaśpiewa ten utwór. Do broni dziewczyną kochana,
nas kolejne emocje muzyczne i kolejne utwory. Będą to Pałacyk Michla, Czerwone Maki nad Monte Cassino, Szturmówka, Ostatni List oraz bardzo emocjonujący utwór Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos. A w roli solistów wystąpią Filip Major, Hanna Malinowska, Sebastian Szydło, Norbert Kociarz, Aleksandra Medyńska. Zapraszamy. Choć na te kryzy mają wizy.
trudniej odejść stąd.
Państwa reakcji, braw, entuzjazmu wnioskuję, że wszyscy utożsamiamy się z tymi słowami. Naród, który nie zna swej historii, skazany jest na jej powtórne przeżycie. Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości. Naród, który nie śpiewa, przestaje żyć. Czy zniewolony naród może śpiewać? Zatem kolejna porcja przepięknych, patriotycznych, bliskich każdemu sercu pieśni. Dziś idę walczyć, mamo, wrócą chłopcy z wojny, żeby Polska była Polską oraz modlitwa o wschodzie słońca przed państwem soliści Michał Latinek, Hanna Malinowska i Sebastian Szydło, Aleksandra Tarcholik i Kamil Jędralski. Przyjdzie Polec tak samo, jak tyle tysięcy.
Anna Wołczańska, wielkie brawa. Wielkie brawa również dla cały czas czuwającej pani Anny Roy. Wielkie brawa dla całego zespołu. I chorągiewki w górę jeszcze, będzie ładnie, będzie, oni was tam to widzą, bardziej, o, teraz jest pięknie, nic się dzieje po dwóch stronach. Wielkie brawa. Myślę, że te oklaski, ten entuzjazm to na bis, ale zanim, szanowni państwo, będzie bis, zostańcie z nami jeszcze, kochani, zostańcie. Szanowni państwo, na zakończenie tego spotkania, ja myślę, że będzie bis oczywiście, na zakończenie tego spotkania chcieliśmy obdarować naszych gości upominkami oraz kwiatami. Zapraszam tutaj do mnie pod scenę panią Barbarę Potok. Serdecznie zapraszam. Zapraszam panią dyrygent Annę Wołczańską, zapraszam tutaj. Zapraszam pana Andrzeja Sumleta do mnie oraz jeżeli mamy reprezentację Muzeum Armii Krajowej, również zapraszam. A o wręczenie upominków i kwiatów poproszę pana dyrektora Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji. Gdzie jest pani dyrygent? Jest. Jest. No wielkie brawa, wielkie brawa. Bardzo serdecznie dziękuję. No to teraz co? Zasłużyliśmy na bis, prawda? Tak? Herbata, zasłużyliśmy na bis? Będzie. Niech co rano każda progu stanie.
Herbata! Bardzo Państwu dziękuję w imieniu Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach, w imieniu całej gminy Zielonki. Serdecznie Państwu dziękujemy i życzymy dalszego świętowania stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. W każdy możliwy sposób cieszmy, ratujmy się. Jeszcze wiele przed nami. Do zobaczenia, dobrej nocy.